Za nami największe w Polsce targi ślubne Warsaw Wedding Days. Dla przyszłych par młodych to kopalnia wiedzy, inspiracji i trendów na następny 2020 rok. Jeśli Was tam z nami nie było lub jeśli byliście i macie ochotę powspominać, to zapraszam, zostańcie ze mną. Targi ślubne to dla mnie bardzo ważne wydarzenia, a te są robione naprawdę z ogromnym rozmachem, więc przyjemnością było dla mnie bycie tam. Co więcej, zostałam przez targi zaproszona, żeby być ambasadorką tych targów, co przyznam szczerze, było bardzo przyjemne, zwłaszcza, że byłam na tych targach w zeszłym roku i bardzo mi się spodobały. No i dzięki temu, że zaczęłam z nimi współpracę, mogłam dla Was przygotować całe mnóstwo atrakcji. Nad swoim stoiskiem pracowałam naprawdę długo. Oczywiście nie byłabym w stanie zrobić tego wszystkiego samodzielnie, więc niezawodny okazał się mój Team Wedding Dream. No i zależało nam na tym, żeby stworzyć taką przestrzeń, w której każda z Was poczuje się wyjątkowo i znajdzie coś dla siebie. Całe moje stoisko było podzielone na kilka stref. Jedna z nich to strefa spotkań z fanami oraz przewodnika Panny Młodej. Druga to strefa showroomu z przymierzalniami. Kolejna strefa to strefa biznesowa, w której mogłam rozmawiać z przedstawicielami branży ślubnej o właśnie trendach i o możliwościach rozwoju. No i strefa castingowa, na której Team Wedding Dream poszukiwał bohaterów do nowych odcinków YouTube'owych. Na tym stoisku miały miejsce aż trzy moje premiery. Po pierwsze była to premiera przewodnika Panny Młodej, czyli czegoś, na co bardzo długo czekałyście. To jest naprawdę taka pozycja, której wcześniej nigdy na rynku nie było, bo to jest takie dwa w jednym. Po pierwsze, w przewodniku aż do ślubu jest książka, moja pierwsza autorska książka, w której przekazuję Wam całe know-how dotyczące tego, jak zorganizować własny ślub i wesele. No i druga część tego przewodnika to jest część organizacyjna i te części są ze sobą bardzo pięknie powiązane, dzięki czemu tę wiedzę z książki możecie od razu przenieść na organizację własnego ślubu i wesela. Bardzo miłą rzeczą związaną z premierą tego przewodnika było to, że w ogóle tak licznie przybyliście, że mogłam z Wami się spotkać face to face, że mogliśmy chociaż przez moment porozmawiać, że mogłam Wam te przewodniki podpisywać. No i to był dla mnie super przyjemny czas, bo oczywiście praca w telewizji jest super, ale ja na maksa cenię sobie takie spotkania na żywo. To jest w mojej pracy super fajne, więc mam nadzieję, że te bardzo krótkie, bo wiem, że były bardzo długie kolejki, więc ten czas był ograniczony, te krótkie nawet rozmowy chociaż trochę Wam pomogły, bo naprawdę starałam się podrzucić Wam jakieś przydatne wskazówki. Kolejne premiery to premiery moich dwóch kolekcji sukien ślubnych na rok 2020. Izabela Janochowska Collection oraz Izabela Janochowska Wedding Dream. Moje stoisko było spore też ze względu na to, że bardzo zależało mi, aby te suknie były pięknie wyeksponowane. Dlatego też wszystkie suknie były pokazane Wam na manekinach, żebyście mogły po prostu zobaczyć, jak one faktycznie będą wyglądały na człowieku, bo wiem, jak ciężko wybierać suknie z wieszaka. No więc te wszystkie manekiny były ładnie rozstawione, mogłyście sobie dosłownie między nimi spacerować, ale to nie wszystko. Mogłyście również Wasze ulubione suknie mierzyć, bo udało mi się zaaranżować aż 4 przymierzalnie z super profesjonalną obsługą. No i dzięki temu mogłyście poczuć się już jak panny młode w dniu targu. No i jak tylko miałam chwilę, to przybiegałam do tych przymierzalni, więc często Was zaskakiwałam. Starałam się doradzić, zobaczyć, jak dziewczyny wyglądają w tych sukniach stworzonych przeze mnie. Na maksa zależy mi na tym, żebyście w dniu swojego ślubu wyglądały naprawdę zjawiskowo, więc służę pomocą na każdym etapie. Mój pomysł był taki, żeby to były opadające ramionczka. Tak na maksa. Na maksa opadające, czyli korset Ci trzyma, nie trzymają ramionczka, ale jeżeli będziesz się bardziej komfortowo czuła, to można je normalnie wszyć w odpowiednim miejscu, tak, ale to nie jest ładna linia. Po prostu albo muszą Ci dopasować, że będziesz miała w tym miejscu, to jest najładniejsze miejsce, albo w ogóle takie opadające. Dzień dobry, przyszłam Cię zobaczyć sukni. Ty nie przegniemy. Czyli chciałaś błyszczeć po prostu. No właśnie nie wiem, czego chcę jeszcze. A nie wiesz, czego chcesz. A to jest pierwsza suknia, którą mierzysz? Nie, tutaj już czwartą. To
jak widzi się taką prawdziwą dziewczynę w swojej sukni, to jest naprawdę bardzo wzruszające i te dwa dni targów były dla mnie super emocjonalnym czasem. Potwierdzeniem tego, że bardzo zależy mi na tym, jak wyglądacie, była kolejna atrakcja, którą przygotowałam, czyli metamorfozy. Dziewczyny stresują się bardzo, więc myślę, że pomożecie im, jeżeli teraz powitacie je gromkimi brawami, ok? Magda i Klaudia. Fajne było to, że do metamorfozy mogłyście zgłosić się wszystkie. Casting odbywał się u mnie na Instagramie, no i właśnie Magda i Klaudia ten casting wygrały. I podczas targów mogły poczuć się jak w programie W czym do ślubu, ale nie tylko one mogły się tak poczuć, tylko wszystkie osoby, które zgromadziły się wokół sceny. Dziewczyny mierzyły suknie, po czym przeszły metamorfozę, no i zobaczcie, jak wyglądały na koniec. Bardzo miłym momentem podczas targów było wręczenie nagrody dla najbardziej insta-friendly stoiska. No i było mi bardzo miło, gdyż to właśnie ja oraz mój team Wedding Dream zostaliśmy poproszeni o wyłonienie zwycięzcy. No i wyłoniliśmy to miejsce, które było najpiękniejsze i najbardziej eleganckie. Ta nagroda powędruje w ręce... Taram, taram, taram. Agaty Niwet z stoiska Laura. Ciężko było stworzyć takie piękne stoisko? No właśnie chciałam powiedzieć, że faktycznie stworzenie tego stoiska wymagało od nas no, na pewno zaangażowania i pracy, ale że aż tak? Izo, jestem zaskoczona. Nie no, jest piękne, jest takie po prostu z taką wielką klasą. Nie wiem, czy Państwo byli na tym stoisku, jak nie, to musicie nadrobić. Ono jest tutaj dosłownie za rogiem, ale Agata zaprasza Was serdecznie. Natomiast ja lubię takie proste, przekonujące mnie formy i to stoisko jest po prostu kwintesencją stylu, smaku i elegancji, więc bardzo Ci gratuluję. To jest, kochanie, nagroda dla Ciebie. Wiem, że lubisz diamenty. Bardzo proszę. Podczas tych targów mieliście okazję również spotkać masę wystawców, przedstawicieli firm, którzy absolutnie są liderami tej branży. Co ciekawe, dzięki tym targom możecie po prostu na żywo zobaczyć rzeczy, które te firmy tworzą. Możecie ich dotknąć, nie kupujecie kota w worku, możecie sprawdzić jakość i sami ocenić. A ci wystawcy, co bardzo ważne, mają obowiązujące trendy w małym paluszku, więc przy okazji mogli Wam doradzać. I zobaczcie, co przygotowali dla Was na następny sezon. Znajdujemy się dzisiaj w strefie inspiracji przygotowanej przez nasz zespół scenograficzny. Zostaliśmy zaproszeni przez Warsaw Wedding Days na przygotowanie strefy właśnie inspiracyjnej. Strefy, która pozwoli Państwu zobaczyć zupełnie inne dekoracje, inną odsłonę tego, co możemy mieć na własnym ślubie. Każdy stół jest w innym stylu. Jest tu industrialny, recyklingowy, jest tu elegancki, jest tu awangardowy. Do tego są dobrane odpowiednie obrusy, do tego dobrana jest papeteria, krzesła i jakby cały anturaż. Jeśli chodzi o trendy na rok 2020, to do mody wracają duże kolczyki w stylu glamour, czyli będzie bardzo bogato, bardzo ozdobnie. Nadal modne będą bogate ozdoby do włosów, opaski, grzebyki biżuteryjne. Trochę odchodzimy od złota, bardziej stawiamy na srebro. Także to takie najważniejsze informacje dla panien młodych na przyszły sezon. Najtrudniejsze w przygotowaniu wesela jest zdecydować się, które pomysły wykorzystać, ponieważ zazwyczaj tych pomysłów mamy tak dużo, że nie są one spójne. Nie możemy wykorzystać wszystkiego na jednym weselu, na jednym przyjęciu. Tak naprawdę moglibyśmy z tego zrobić kilka przyjęć weselnych. 2020 będzie królowała prostota, ale również złoto. Większość naszych klientów szuka rzeczy pozłacanych, na pleksji, gdzie one się mienią, ale przy tym nie są przesadne, są delikatne i stonowane.
sami teraz widzicie, jak wyjątkowe było to wydarzenie, więc ci, co byli, mogą się cieszyć, że przeżyli to na żywo, a ci, których jeszcze nie było, może będą mieli okazję przyjść w przyszłym roku, jeśli jeszcze nadal będzie przed Waszym ślubem. Zapraszam Was serdecznie za rok, jestem bardzo wdzięczna targom za tę współpracę i mam nadzieję, że w 2020 roku targi będą, o ile to możliwe, jeszcze lepsze. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem. Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!